Doda rozgadała się o miłości. Takiej odważnej deklaracji fani się nie spodziewali. Doda zamieściła na swoim Instagramie zaskakujące nagranie. Piosenkarka opowiadała na nim o swojej gorącej miłości. Wielu może być zaskoczonych, bo nie chodzi tu bynajmniej o Dariusza Pachuta. Doda wciąż na topie. Doda obecna jest w showbiznesie od wczesnych lat 2000, a wciąż budzi żywe zainteresowanie i to nie tylko wśród swoich fanów. Kolejne albumy piosenkarki cieszą się niemałym zainteresowaniem, a jeszcze większym jej życie prywatne. Czy serce wokalistki jest obecnie zajęte? Media nie mogą udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, bo choć jeszcze niedawno wydawało się, że związek z Dariuszem Pachutem jest już przeszłością, nowe doniesienia wskazują na to, że para nigdy się nie rozstała, a zdecydowała się jedynie na ograniczenie dziennikarzom dostępu do swojego świata. Związki Dody. Doda nigdy nie musiała narzekać na powodzenie. Zawsze była obiektem zainteresowania licznych adoratorów, wśród których znajdowały się inne znane postaci showbiznesu, jak chociażby Nergal czy Radosław Majdan. 39-letnia artystka wciąż prezentuje się zachwycająco. Dba o sylwetkę i prowadzi zdrowy tryb życia, który wielokrotnie promowała w swoich mediach społecznościowych. Nowe nagranie na jej Instagramie okazuje się jednak zaskoczeniem. Doda o miłości. Doda zdecydowała się na nagranie krótkiego filmiku, na którym promuje zniżki w jednej z firm cateringowych, z której usług sama korzysta. Jak zastrzegła, nie jest to reklama, a wyraz sympatii w stosunku do sprawdzonego przedsiębiorstwa. Nie jest to reklama, mimo że cyklicznie mnóstwo cateringów prosi mnie o współpracę za pieniądze, jak już coś pokocham, to zostaję z tym na zawsze, zadeklarowała artystka. Wokalistka stwierdziła, że jest wierna firmie od 5 lat i zachęciła swoich fanów do wypróbowania produkowanych przez nią posiłków, zwłaszcza w związku z trwającą promocją.